Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Po ostatnim zwycięstwie mamy te 10 punktów i awans zapewniony do ligi 8. A dzisiaj spróbujemy wywalczyć już pełną pulę kolejnych 3 ostatnich właściwie punktów, które mogłyby nam pozwolić spokojnie zwyciężyć tytuł 9 ligi, bo mamy już tytuł 10. Teraz powalczyłbym o to samo z 9 ligą. Mamy, tak jak już sobie mówiłem, nową drużynę tygodnia: Miller, Neymar i Lacazette. Dostałem ofertę taką od widza, żebym sobie nagrał tryb kariery jakąś tam z ligą polską, nie wiem, tak mniej więcej. Zobaczymy, jak to pójdzie z tym wszystkim i przemyślę tą propozycję, ale mniejsza z tym. Otwieramy teraz pakę, mamy za 15 kafli, ale to musiałbym się zwrócić za tą pakę, żebym mógł sobie pozwolić otworzyć albo taką pakę, albo po prostu zagrać drafta. Dobra, póki co otwieramy pakę, oby szczęście mi dopisało. Muzyka się włączyła. Daj coś. No ja się namęczyłem znowu te 7,5, żeby uzbierać. Mam nadzieję, że teraz coś dostanę. Jednak nic. Jak go wpuściłem tylko, no to liczę, że jak go znowu wpuszczę, to podobnie okaże nam sytuację, w których strzeli bramki, a może nawet i lepiej. Dobra, zaczynamy. Jeżeli przegramy, trudno. Mamy i tak już awans w kieszeni. Mamy chyba... Ile jeszcze mamy w ogóle spotkań? Tak nie spojrzałem. 4 spotkania, no to spokojnie możemy tutaj przegrać ze 3 razy. Ze 3 razy możemy przegrać, żeby jeszcze wywalczyć awans. Tytuł mistrzowski. Więc bez problemu. Diego Costa powinien coś strzelić. Calhanoglu tutaj jakieś asysty powinien też wyciągnąć. O, Polaczek. Znowu na Polaka trafiam. Wieczorami zawsze się trafia najlepiej na tych polskich graczy. Dobra. Co my tu mamy? BPL. Kurde, wszędzie BPL. Przed spotkaniem BPL. Z kolegą BPL. Tutaj też BPL. Nic się nie zmienia. Dobra, to ja mu pokażę, że... Mój skład to nie jest byle co również. Awans ma już zapewnione, ale zwycięstwo pozwoli. Oj, coś, czy ta ofensywa będzie groźna w wielu u niego. Dobra, trzeba się też bronić. Trzeba umieć się bronić. Nawet takim składem, jaki mam. No, o. Coś nie. Ja pierdzielę, samobój. Samobój, nie? Cholercia jasna. Niedobrze, nie. Trzeba to jak najprędzej doremisować. Costa! Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. No kurde. 1-0. A nie, Iwanowicz. Calhanoglu. Calhanoglu? Uderza Diego Costa. Kurde, Costa. Nie strzela mi to jak mu każe. Ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Diego Costa. Jest szansa na groźną akcję. Diego Costa. Piękna interwencja. Ta. Zasuwaj. Malej, no i zobaczymy, co było brzydkie. I żółta kartka, dobrze. No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Do środku i to jakoś, Tito. Piłka ale poza słabe. I rozpoczną od bramki. Costa w ogóle się źle ustawił. Jego Costa. Costa! Jest szansa, no cholera, nic nie może wpaść, a Costa ma takie strzały. Sędzia sygnalizuje. Wkurzające to już jest. Calhanoglu, weź to do środku. Remi uprzedził interwencję, uderzenie, ale nie, nic nie wpada. Dobre przejęcie, brawo. A. Dobrze w pole karne. Welbeck, świetnie. Dobrze, brawo, Sergio. Bardzo dobrze. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Świetnie się ustawił, no i przejął piłkę. Dobra, Calhanoglu, no jedziesz. Chwili. Podanie do Costy. Diego Costa. Teraz takie podanie. Calhanoglu!
No nie, to nie ale Turek! Nie musiał się nawet inaczej to trzeba było strzelić. Raz tego Kostę wyrzucę. Pierwsze 45 minut. Nie, nie podoba mi się tu czyjaś gra zdecydowanie. No i czał Hanugl, na razie nic nie zrobiłeś. Tego samu to muszę wydupić. Bo kompletnie wycieńczony zawodnik. A dałem mu jeszcze kondycję. To w ogóle ile ma tempa? Szybszy od Żurado? A możemy jego wpuścić, niech zadebiutuje. Dobra, na razie dwie zmiany, bo to nie wiem jak się to zmieni. Trochę zgrania słusznie, spadnie. Że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś na razie cały napad zmieniłem. Bylebym przegrał pewnie. Założę się. Aha. Dobra okazja. Stopy o, fajnie. No tak, miała być feta z okazji zdobycia mistrzowskiego tytułu, a tymczasem mamy wielkie rozczarowanie. Ale to jeszcze nie koniec meczu i nie koniec sezonu. Kurde, przecież tego strzału się nie dało bronić. Jak on to w ogóle zrobił? Tak a jeszcze Rosicki. Nie wierzę, ja nie wierzę w tego kolesia. Trzeba tu jakoś zagrać. Olebas. Ale wspaniale. Bramkarz gradzi. Kurde, kto to tam strzelał? Dobra, czal Hanuglu, czal Hanuglu, czal Hanuglu. Szansa! Piękna interwencja. Nic. Wszystko mu broni ten zasrany bramkarz. Czy zachowa czyste konto do końca? Oby nie. Świetnie piąskuje. No spoko. Tito. Boże, nie. Czemuś tym udał? Rosicki, kurde. Ten to jak zasunął strzela. Strzela! Nie ma gola! W końcu coś obronił ten bramkarz, ale szczerze chujowo wypuścił dwa razy, a mam o nim taką dobrą opinię. O, dobrze, dobrze, fajnie. Szaleńczy atakuje obrońca. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Już po meczu, po meczu. Pograne. Nie, co ten bramkarz zrobił? Świetnie, brawa dla bramkarza. Nie, ja tu już chyba nic nie zaatakuję. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. To, że jest małe prawdopodobieństwo, żebym w ogóle coś zrobił, nawet jeżeli zrobiłem wszystkie zmiany. Świetnie. Dobra, Çalhanoğlu. Podaj mu. Dobrze. Jest. Huntelar. Huntelar. Klasian Huntelar. No, będzie gol? Nic. Kurde, nie będzie gola. Co innego. Pewnie teraz strzelę. Remi. No tak! Rami, Boże! Naprawdę żenujące uderzenie. Nie, ten cały mecz jest żenujący. Nie podoba mi się to. Sam zobacz, tak? Dobra, aha, teraz to pewnie da mi strzelić. Nie, a jednak stracił piłkę. Świetnie. Boże, to rąbane BPL. Nigdy mi nie da spokoju. Jest szansa. Turek, ty masz tak idealne strzały, że ci nic nie może wejść. Rzut rożnego. Pewnie wyłapuje piłkę. Serio? On ma czyste konto. Jego bramkarz ma czyste konto, praktycznie. O, jakie dośrodkowanie na bogato. No trudno, nie mamy teraz mistrzostwa, będziemy mieli go no, następnym niestety. Razem. Dzisiaj ulegli przeciwnikowi, ale to się zdarza, muszą się podnieść. No nic, raz wygrywamy, raz przegrywamy, raz wygrywamy, raz przegrywamy. No jakoś nie mogę, nie mogłem się wzmóc tym Diego Costą, mimo tego, że wszystko, większość strzałów miałem celnych. No nic. Następnym razem, kto miał najlepszą ocenę? Çalhanoğlu, no on tu się starał, wszystko robił jak najlepiej, strzały celne, wszystko, podania miał tyle, driblingi nie, no mistrzynią tu jest, ale no kurde, Huntelar też mógłby coś strzelać. No teraz mu nie poszło, ale następnym razem myślę, że będzie lepiej. Trudno się mówi, przegraliśmy to spotkanie. W sumie tu się mogę pożegnać, bo nie ma sensu tam pokazywać. Dzięki wielkie za obejrzenie. Myślę, że następnym razem uda mi się osiągnąć to mistrzostwo. Mamy jeszcze 3 gry, więc to jeszcze nie koniec. To, że żeśmy przegrali, to nic nie znaczy. Awans już i tak będziemy mieli zapewniony. Trzymajcie się, na razie. Yo!